Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry, witamy z Kongresu 590. Moim gościem jest pan Paweł Majewski, prezes zarządu Enea. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, dlaczego musimy stawiać na atom? Enea jest kolejną wielką naszą spółką, która odważnie stawia na technologię jądrową. Panie redaktorze, chyba dlatego, że na drodze do neutralności klimatycznej jesteśmy zobligowani do tego, żeby tak naprawdę wdrożyć w życie projekty zeroemisyjne. Obok energetyki odnawialnej, tych odnawialnych źródeł energii, które są przede wszystkim uzależnione od działania sił przyrody, tak naprawdę jednym z podstawowych tych zależnych od woli, od działania człowieka, no to właśnie energetyka jądrowa. Dlaczego małe reaktory modułowe? Dlatego, że ich zastosowanie będzie najprawdopodobniej po uzyskaniu oczywiście odpowiedniej certyfikacji co do zgodności z normami, z przepisami polskimi i europejskimi, będzie dużo szybsze w realizacji. Możliwe do, po pierwsze, łatwiejsze do zlokalizowania w określonych miejscach, tam gdzie jest dostęp i nawet istniejącej sieci elektroenergetycznej. Po drugie, dlatego, że czas realizacji, czas wykonania tych takich modułów, modułowych reaktorów będzie znacznie szybszy niż czas budowy wielkiej elektrowni atomowej. Oczywiście to są projekty, które nie stoją w sprzeczności. Wielka elektrownia systemowa atomowa też jest w Polsce potrzebna. Panie prezesie, tak w skrócie o tej inwestycji Enei z Last Energy, jakby pan mógł powiedzieć 2-3 zdania. Panie redaktorze, podpisaliśmy list intencyjny z firmą Last Energy. Nasza spółka Enea Innowacje zamierza realizować ten projekt właśnie w oparciu o technologię dostarczaną przez amerykańską spółkę Last Energy. To jest technologia oparta na małym, modułowym, ciśnieniowym i wodnym reaktorze, którego założenie jego funkcjonowania jest takie, że ten niewielki reaktor o mocy energetycznej 20 MW i cieplnej około 60 może być zestawiany szeregowo z analogicznymi jednostkami, skalując to nawet do razy 10, tak? I on ma taką można powiedzieć, zaletę, że jako rozwiązanie szybkie do zastosowania jest równocześnie nowoczesne. Takie rozwiązania funkcjonują już od dobrych kilku lat na okrętach atomowych. To jest ten zbliżony bardzo rodzaj modułu. On nie wymaga usuwania odpadu radioaktywnego przez całą swoją żywotność, cały okres funkcjonowania. Wymaga uzupełniania paliwa mniej więcej co 6 lat, usuwany jest z niego ten radioaktywny odpad dopiero po zakończeniu funkcjonowania żywotności tego reaktora, który ocenia się na 40 kilka lat. Na koniec, podsumowując naszą dyskusję, chciałem zapytać o kwestie przyspieszenia albo hamowania tej całej transformacji energetycznej. Czy to, co się dzieje, agresja Rosji na terytorium Ukrainy, pana zdaniem powinna przyspieszyć, czy jednak gdzieś przyhamować tą naszą tą zieloną transformację? Agresja Rosji na Ukrainę przede wszystkim uprzytomniła całej Europie, bo my w Polsce wiedzieliśmy to już od dawna, uprzytomniła całej Europie, że należy się uniezależniać od dostaw surowca energetycznego, od dostaw tych nośników energii z kierunku rosyjskiego. Jakby wybuch tej agresji, eskalacja i wojna na wschodzie, liczyliśmy na to, że ona spowoduje takie otrzeźwienie na europejskich salonach. Rzeczywiście wywołała szok, natomiast skutkiem tego jest najnowsza decyzja Parlamentu Europejskiego, która tak naprawdę przyspiesza jeszcze odchodzenie od węglowodorów, ale powodując zdecydowanie większy nacisk na jeszcze większą redukcję emisji CO2, jeszcze redukując ilości tych uprawnień do emisji, czym znacząco zwiększy cenę tej transformacji. A transformacja jednak w naszej ocenie, zielona transformacja powinna odbywać się na zasadach sprawiedliwych, uwzględniających różny punkt startowy. Nie ma żadnego powodu, żeby polskie społeczeństwo płaciło dużo więcej, dużo wyższą cenę za transformację energetyczną niż społeczeństwa Niemiec, Francji, Holandii. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Paweł Majewski, prezes zarządu Enea. Dziękujemy. Dziękuję.